Profesor Jacek Brzechwa dzisiaj będzie się wypowiadał, ale dużo pozdrowień miałyśmy z samego Białego Stoku. Panie profesorze, przed momentem analiza konstytucji 20-letniej już z panią profesor Krystyną Pawłowicz. W ostatnim czasie w Polsce pojawił się taki twór, takie ciało zwane Komitetem Obrony Demokracji, które między innymi występowało w obronie tejże konstytucji, która zdaniem członków tego komitetu była notorycznie łamana przez rządzących, ale dzisiaj słyszymy, że coraz więcej kontrowersji wewnątrz tego tworu, tego Komitetu Obrony Demokracji związanych z kwestiami finansowymi. Nie chciałbym tutaj porównywać oczywiście Komitetu Obrony Demokracji do Solidarności czy do innych takich oddolnych ruchów, które się pojawiały. Natomiast ja chciałbym pana profesora zapytać o to, no dlaczego tak szybko, bo niewiele ponad rok od powstania Komitetu Obrony Demokracji, dlaczego tak szybko to, jak sami organizatorzy, sami członkowie tego Komitetu Obrony Demokracji twierdzili, bardzo ważne ciało, dlaczego to ciało tak szybko zaczyna obumierać, tak byśmy powiedzieli, czy ten twór zaczyna pękać? Drogi ojcze, szanowni radiosłuchacze, ja chciałbym na początku dwie rzeczy poprosić. Pierwsza rzecz odnosi się oczywiście do sposobu opisywania rzeczywistości związanej z Komitetem Obrony Demokracji, a rzeczywistości również ujmowanej w sensie semantycznym, czyli językowym. I chcę zwrócić szanownym radiosłuchaczom uwagę, że jest to pewien kwicz poprawności semantycznej i logicznej w samej nazwie tego komitetu, gdyż nazwa nie jest adekwatna do wnętrza tej struktury. Komitet Obrony Demokracji podejmuje w narracji publicznej frazy mówiące o zagrożeniu demokracji, z czym nie mamy absolutnie do czynienia. W związku z czym ta fasada, nieprawda w samej nazwie, powoduje, że zmieniamy rzeczywistość społeczną. Rzeczywistość, która nie daje nam powodów ku temu, żeby mieć poczucie o zagrożeniu demokracji w Rzeczypospolitej, w której rząd sprawuje prawo i sprawiedliwość, poprzez same nazewnictwo wprowadza nas na błędnie rozumiane tory. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana jest z próbą porównywania kodu z innymi inicjatywami, które miały w naszej niedawnej historii miejsce zrywu solidarnościowego, miały charakter autentyczny, prawdziwy, powszechny, a tutaj przez samą nazwę próbuje się w ten kontekst wtłoczyć coś, co ma charakter pewnej fasadowości i zafałszowania. W związku z czym te dwie wstępne uwagi są niezbędne. Po to, żeby zrozumieć, dlaczego ta inicjatywa tak szybko obumiera. Bo nie jest prawdziwą, bo nie jest autentyczną. Nie odnosi się do zdarzeń i faktów politycznych i społecznych, które wyraźnie odbijają się piętnem zniecierpliwienia, złości, kontrowersji wśród obywateli naszej wspólnej ojczyzny. Nawet w sensie pojęciowym, jeśli osoby z tego środowiska mówią ten kraj, ich kraj, pisowska Polska, to odbielają się naszej aktualnej sytuacji politycznej, czyli odnoszą się do zupełnie wymyślonego przez nich scenariusza zdarzeń i faktów, które próbują poprzez fakty medialne, żeby stały się faktami. Nic nie widziałaś, to nie zaleci ona gdzie kogo klepi. Przejścia z jednej do drugiej. Bardzo dużo pozdrowień dzisiaj było z Białego Stoku. W kierunku faktów. Koncert życzeń taki odstawili w Radiu Mary. Panie profesorze, myślę, że też po
pojęcie prawdy i kłamstwa tutaj odgrywa dużą rolę. Budowanie na prawdzie, solidarność, to co pan profesor podniósł, to był rzeczywiście zryw ludzi, którzy traktowali to wszystko bardzo, bardzo serio, bardzo poważnie i też no, byli mądrzy i są mądrzy i myślą. Każdy, kto myśli, kto potrafi najprostszą analizę tego, co dzieje się w społeczeństwie, przeprowadzić, od razu dostrzeże, że coś jest autentycznego, a coś to jest tylko jakaś pewna budowa rzeczywistości w takiej zupełnie oderwanej, powiedzieliśmy, od rzeczywistości, ale dla konkretnych celów, czy to politycznych, czy nie. Tak, bo chciałbym tutaj przywołać chociażby dwie okoliczności, które pokazują ten fałsz i fasadę, za którą czai się nieprawda, czai się socjotechnika, czai się manipulacja społeczna, która ma spowodować pewien społeczny niepokój, poczucie frustracji, zagubienia, dezorientacji. A to są te dwie przesłanki. Pierwsza przesłanka to jest kategoria osób, które odgrywają istotną rolę w kodzie. To nie jest fraza, która mówi, że wszyscy w kodzie są tacy, ale mówię o osobach kluczowych. Jeśli wybija się na czoło pan Kijowski i pan Mazgula, jeden znany z bardzo wyraźnego mijania się z odpowiedzialnością rodzicielską w stosunku do własnych dzieci i niepłacenia alimentów, to jak możemy powierzyć sprawy społeczne osobie, która w swoim życiowym, prywatnym obszarze nie potrafi wykazać się wystarczającą odpowiedzialnością i prawdomównością? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, drugi przykład tych postaci, to jest pan Mazguła, dawny esbecki oficer, który zakłamywał również rzeczywistość stanu wojennego, używając zupełnie nieprawdopodobnych porównań dotyczących edukacji kulturowej w tamtym okresie stanu wojennego, mrocznej wojny polsko-jaruzelskiej. Jakżeż taka postać może być wiarygodna i prawdomówna, jeśli całe jej życie zawodowe, ale również i pozazawodowe, opierało się na kłamstwie, konfabulacji, wytwarzaniu nieprawd i wykorzystywaniu tych nieprawd w walce z narodem polskim i własną ojczyzną. Czyli te dwie kategorie już bardzo wyraźnie wskazują na to, że trudno jest realizować projekt ruchu społecznego, ruchu obywatelskiego pod kierownictwem osób, które nie trzymają pionu ani moralnego, ani pionu, powiedziałbym, wartości. Jeśli pan Kijowski w ostatnich swoich enuncjacjach medialnych mówi o tym, że ta siła środowiska, któremu ponoć szefuje, łączą szacunek dla prawa i konstytucji, a jednocześnie te środowiska w sposób wyraźnie kompromitują się poprzez fakt uderzania w najświętsze symbole narodu polskiego, wspólnoty narodu, wspólnoty patriotycznej, zarówno w sensie uderzania chociażby w taką sferę, jaką jest pamięć o zmarłych, jaką jest wydarzenie dotyczące tragedii smoleńskiej, ale również i gloryfikowanie tych, którzy 16 grudnia niszczą zasady życia konstytucyjnego i demokratycznego w Sejmie Rzeczypospolitej. To gdzież tutaj możemy mówić o obronie demokracji, jeśli lansuje się i fetuje postaci, które w tę demokrację godzą? Panie profesorze, młodzież ma na to określenie, nie powiem tego określenia. Samo demaskacja, byśmy powiedzieli tak kulturalniej, żeby nie stosować tych, chociaż to nie jest jakoś
coś, samo zaoranie nie jest jakimś takim słowem bardzo negatywnym. Jest bardzo agrotechnicznym, szczególnie na przednówku. Tak, ale no, wygląda na to, że właśnie następuje taka samodemaskacja tych wszystkich kłamstw, tych półprawd, które są używane, bo miecz, też biblijny, oposieczny miecz, który oni chcą walczyć, też uderza bardzo mocno w nich, w te reguły, które oni wytykają, mówiąc, że są nieprzestrzegane. No, ojcze, ja myślę, że... Już nie ma młodzież. Teraz staruszek to umiera jako naście lat. Jak nie naraga, to na zawał serca. I bardzo bolesny dla samych uczestników tego środowiska. Że jednej babie udało się żyć 100 lat, to nie znaczy, że ktoś będzie żył 50. Którzy ludzie żyją krótko. Punkt widzenia na temat zmian, które Prawo i Sprawiedliwość no jeden się wysilił, Janek Maciej, ten się wysilił. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeśli ktoś wartował, że tutaj Beata umarła, że tutaj umarł i sam umarł. Prezentować się i nie kompromitować się obecnością w środowisku, w których jest nieczytelność zasad rozliczenia finansowego, na przykład ze składek publicznych. I tutaj przywołam chociażby cytat pana Pawła Wieczorka, najbliższego współpracownika kijowskiego, który składając doniesienie do prokuratury dotyczące właśnie znikających dokumentów z sejfu Komitetu Obrony Demokracji, a dokumenty to były informacje dotyczące wielkości środków pozyskanych w składkach publicznych, przekazuje te informacje do prokuratury, gdyż nie mogą między sobą dojść do ładu i składu, gdzie są te pieniądze, gdzie są te środki, jaka była ich wielkość, gdzie są dokumenty potwierdzające przyjęcie i rozliczenie tych środków. W związku z czym to wszystko pęka w szwach. Związane jest, jeszcze raz powtórzę, z brakiem szacunku do prawdy, z brakiem szacunku do faktów społecznych, wytwarzanie faktów medialnych i bawienie się pewną fasadową i obrony demokracji poprzez bardzo niecne, niewłaściwe, haniebne bardzo często zachowania i gesty w sferze publicznej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę wypowiedź, komentarz do tej bardzo istotnej, ważnej sprawy dla opinii publicznej. Zdecydowanie tak. Myślę, ojcze, że mimo wszystko powinniśmy mieć pewne poczucie satysfakcji, że większość Polaków nie dała się na tę fasadę nabrać, że zrozumieliśmy i czas zrobił swoje i demaskował ten niecny plan osób, które chcą uderzać w praworządną Polskę, chcą uderzać w demokrację w Polsce, stosując bardzo karczemne i karkołowne chwyty poniżej pasa. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Nie wierzę, dlatego to nielogiczne. Sama wiedzy. A to kiedyś tak mówi, że zobaczymy, to żyjemy, zobaczymy. A tutaj człowiek patrzy, że to wszystko inaczej jeszcze wygląda, jak on sobie myślał. No właśnie. Drodzy Państwo, dziś miała miejsce konferencja w prokuraturze krajowej. Wszystkie dziady to syczą, ziewają, kaszlą i tak ten chrapie. Nie umie po prostu jakoś tak śledztwa, czy robi coś, czy leży, czy siedzi, żeby cicho. Nie, oj, no coś okropnego. Jak zwierzęta. I syczy, i wyje, i grunto, i dodaje sobie animusu. Ach, bo matka nie pocieszyła, bo ojciec nie pocieszył kiedyś. To wszystko teraz wyłazi, że człowiek syczy, poskupuje, pochrapuje, pochrapuje. Działający w prokuraturze krajowej, a ja tak miała wyjść na antenę i przed występem za kulisami gdzieś poziewać, wyjść, coś, jakieś dzięki wydawać, to wystarczy zwolnili. Wie co, pani nienormalna? Tutaj normalnie są takie przejścia, że dyplomatycznie i cisza, a tu jakieś szybkie, jakieś no dajcie spokój, no. I to wszystko to są przyzwyczajenia tych starych dziadów. To jest coś okropnego, że człowiek nie ma na tyle dyplomacji, że gdzieś do czegoś się skrada. No to jakoś tak pisze i dyplomaty
umie się powstrzymać. Nie, cały czas. Owocem tej analizy ten nieopanowany, ten grzeczny, ten odwraca się, idzie w innym kierunku. No mało mądrości to po pierwsze, mało psychologii. Po drugie, po trzecie, po czwarte, to jeden to by się nadawał tutaj na gruzińską, ale niestety już teraz smartfon szatan podstawił, to podstawił, także nie ma czasu, a swoje to robi. Błędy są błędami i swoje robi. Kupią mieszkanie, całe życie zbierają, potem w jednej sekundzie mąż z żoną się pokłóci, siekierą ją udupi i koniec. Potem siedzi w więzieniu, bo to i tak wyjdzie. Bardzo obszerną i kto inny mieszka, kto tak jak to Biblia mówi, że uzyskaną nie tylko w następstwie gdy będą budować domy, to nie będą w nich mieszkać. No to choćby z tego powodu, krótka piłka. Ale również, gdy będą budować domy, to nie będą w nich mieszkać. Że złoto, skarby będą leżały na ulicy, wypieprzone, brzucha wyciągnięte, domów, wnętrzności. No w sumie to logiczne jest, że człowiek taki głupi, bo o ten Mareczek, Janek Witek mówi, ty słuchaj, ty powiedz jemu, że on z 14 piętra z tymi meblami swoimi ciężkimi, to będzie leciał aż na plac Sembeka. I to wcale nikt nie powiedział, że nie. Powiodła się, proszę Państwa. Ja się patrzę na ten blok, no to wcale za mocno nie stoi. 19 pięter. To teraz to nawet wysokich nie budują, bo widzą, że to się kupię nie trzyma. Do tej pory 17 przeprowadzane są przez specjalistów światowej klasy, którzy wspomagani przez najlepszych polskich specjalistów. Także proszę Państwa, i Krystyna Pawłowicz dzisiaj była. No i wszystko było. I było pozdrowienia, proszę Państwa, z Anglo-Ameryki Białystok, koncert życia, życzeń Radio Maria odstawiło, no którego ja właściwie tutaj nie słucham, ale jak Obudź się Polsko ma, no to coś się wspaniałego, coś się wspaniałego. Nie bardzo dużo młodych, John Frydrych mówi, w tej wyższej szkole medialnej. Bardzo dużo młodych, bo tam starego to ani jednego nie ma. I w Radio Maria, i zwolenników Radio Maria. Bardzo dużo młodych. A natomiast same te dziady kościelne, to one lenią się do kościoła chodzi. Jak kto zobaczy, że ona chodzi do kościoła, to ona się samej siebie wstydzi i swojego cienia się praktycznie boi. Także widzicie Państwo, strasznie się zmieniło to. Udało się nawiązać współpracę z 4 laboratoriami kryminalistycznymi, absolutnie topowymi laboratoriami kryminalistycznymi, o międzynarodowej renomie, znakomitym warsztacie. Wypracowanych procedurach. Także proszę Państwa, jeszcze będzie śledztwo ciąg dalszy, jeszcze wywiozą za granicę, materiały będą badać w laboratoriach tam dalej, pa dalsze i zobaczymy.